Bardzo serdecznie w ten wigilijny dzień chciałbym złożyć wszystkim serdeczne życzenia ode mnie i od firmy Chris Nutrition. Na samym początku mam informacje dla moich podopiecznych. Zapewne dostaliście wiadomości prywatne, w których informowałem, jak postępować z dietą przez święta. Chciałbym tylko nadmienić jeszcze raz, że najlepiej, bez względu na swój cel, najlepiej byłoby, gdybyście po prostu dzisiejszego dnia od samego rana pościli aż do Wigilii i przy wigilijnym stole zjedli naprawdę wszystko, na co macie ochotę. Spędźcie ten czas z rodziną, z przyjaciółmi i cieszcie się tymi chwilami. Na kolejno w dni świąteczne pozwólmy sobie, że tak powiem, na normalne jedzenie, bez wyliczania kalorii, bez wyliczania węglowodanów, tłuszczy i białek. Korzystajcie z tych świąt. Naprawdę odpuśćmy, bo jednak rodzina i przyjaciele i ten klimat świąteczny jest ważniejsze niż tam, powiedzmy, postanowienia jakieś tam, że będę chudsza, czy będę chudszy, czy przypakuję, czy cokolwiek. Dlatego naprawdę w dni świąteczne również nie liczcie niczego, jedźcie sobie tych, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, żeby to nie było obżarstwo absolutnie na maksa. Spróbujcie wszystkiego, jednak z jakimś tam jednak ograniczeniem. Także to tyle. Cóż więcej mogę powiedzieć? Jeszcze raz wesołych świąt, zdrowia, szczęścia i wytrwałości w dążeniu do celu tuż po świętach, bo święta możecie sobie trochę pofolgować. Wszystkiego dobrego. Życzę ja, trener personalny Radosław Maniowski i firma Chris Nutrition. Pozdrawiam.